Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Zobaczymy partię graną w Katowicach w 1990 roku, czyli prawie ile to lat? 30 lat temu prawie. No prawie. W Katowicach Karol Żeleźnik robił turnieje, młody, zdolny działacz, przedwcześnie zmarły. Ze startu Katowice. Widzimy tu, że gram białymi i rozpoczynam pionkiem D. Skoczek F6, C4, C5. Wyraźnie przeciwnik Włodzimierz Kujawski chce wciągnąć mnie w jakieś penale. E3. Nie dajemy się. G6. Skoczek C3, skoczek A6, dziwne posunięcie, skoczek chce przyjść na B4, skoczek chce przyjść na C5, nie wiemy co robić. Kiedy przeciwnik robi dziwne posunięcie w debiucie, co zrobić? No zastanowić się, czy coś grozi. Nie widać. Czy możemy coś zabrać? Nie widać. Jesteśmy w debiucie, więc robimy ruch debiutowy. Przeciwnik też. Wprowadzamy figury do gry. Przeciwnik też. Robimy roszadę. Przeciwnik już zrobił. B3. Ponieważ nie ma czarnego pionka na D5, możemy swojego postawić również na B2. Goniec F5. No jeszcze trzeba znaleźć miejsce dla hetmana. Nie jest łatwo to miejsce na hetmana znaleźć. Na C2 ma zajęte, na D2 nie może hetman przyjść, bo naskoczy na niego koniś. Bo koniś, jak przyjdzie, no będzie strzelał na D2. W tej pozycji grywano skoczek C7, grywano B6. Ruch skoczek E4 jest ruchem z gry środkowej. No i chyba jak najbardziej słusznym. Co grać biały? No biały można grać różnie. Można zbić skoczka. A można poprawić pozycję na zasadzie kto wymienia, ten traci. Co straci? Skoczek C3. No, skoczek zrobił 3 ruchy. Goniec D3, wieża C8. No za chwilę zagramy E4 i będziemy mieli strukturę Marocego, ale zobaczymy, czy nam się uda. Wieża AC1, hetman B6, wieża FD1, skoczek B4. No na takie coś nie reagujemy, odchodzimy hetmanem na D2. Widzimy, że białe stoją bardziej centralnie. Centrum jest dynamiczne. Skoczek C6. I teraz trzeba podjąć decyzję strategiczną. Jak grać dalej? No najpierw policzmy, ile razy czarne atakują punkt D4. Dużo. Jeszcze się bronimy, ale nie można bić na C5, bo się otworzy linia D. Gramy D5 z planem marszu piona. Goniec C3, hetman C3. Nasza wieża stoi trochę źle, ale czarna wieża stoi źle i skoczek niego. Skoczek B4. Znowu nam napad. Wieża D2. Tu wieża dobrze stoi względem skoczka, bo skoczek musi zrobić 4 ruchy, zanim na nią napadnie. Hetman D8. I jedziemy do centrum. My jedziemy. A przeciwnik nam nie daje. On nam może nie dawać, ale tu osłabił. Ale tu trzeba zagrać E5.
Ale żeby zagrać E5, trzeba zagrać F4. Skoczek H4. Hetman D7. Hetman G3. Nie puszczamy go. Nie puszczamy. Przy okazji chcemy zrobić mały szwindeleko. Tu. Może się uda. A potem wieżę przerzucimy na linię H. Jak zbijemy na G6, poprawimy hetmanu i przyjdziemy wieżą na C3, będzie groziło. Wieża H3 z matem, trzeba będzie oddać hetmana. Ale przeciwnik takie rzeczy widzi. No to F4. Nie mamy czasu na poprawianie pozycji wież. Ciekawy przypadek. Nie wiadomo, gdzie te wieże powinny stanąć. Ale jedno jest pewne. Muszą tam stanąć. Teraz można było grać hetman C7, ale po E5 nie trzeba bić. Pozycja czarnych byłaby ciężka. Biały odbija piona E. Mają nacisk tu, tu. Słaby punkt. Bardzo ciekawy pomysł. Król ucieka tam, gdzie mu groził mat. Znaczy z tamtego miejsca, gdzie mu groził mat. Jak stanie na C7, to na razie nic mu nie grozi. E5. Król D8. Teraz zanim wybijemy, musimy być gotowi do walki o linię. Najpierw walczymy o linię, potem jesteśmy w gotowości. Już jesteśmy w gotowości, bijemy. Tu nie można bić królem ani hetmanem. Po biciu hetmanem wieża by weszła i tu jakieś potem F5. Królem tym bardziej. I powstał najważniejszy element w pozycji. Otwarta linia E. Wieża zajmuje przyczółek. Od czasu do czasu i wieża. Zwykle to skoczek, czasem goniec, ale może i wieża. A F5. Grozi F5 zamurowaniem wieży na amen, więc F5 trzeba zagrać. A3 wyganiamy konia, żeby uwolnić wieżę. Koń powinien pójść na aut, idzie tu. Gdyby poszedł na A6, myśmy zdwoili wieżę. Stroili. I w podobny sposób wygrywali, jak w partii. Skoczek C6 jest ruchem sprytnym. Nie można bić skoczka, bo jest atakowana wieża. Teraz można było grać hetman E1 i zdwoić wieżę podobnie do wpartii. Ruch skoczek F3 też jest dobrym ruchem, ponieważ skoczek nie puszcza czarnego skoczka na D4, to jedno. Kontroluje G5, a na H4 nie miał perspektyw. Skoczek D8, odchodzimy wieżą. Teraz król B8 dużo nie pomagało. Opanowanie linii to wygrana pozycja. Wieża E8. Wieża DE2. Wieża E3. No, po wymianie jednej pary wież czarnym jest trochę lżej, ale bo linia będzie kontrolowana tylko dwa razy, a nie trzy, ale z kolei łatwiej białym wpaść. Król uciekł. Hetman E1. Tak Alofin stawiał z tyłu. Widzimy, że białe opanowały linię dokumentnie. Trzeba wpaść. Opanowanie linii mało daje. Nie można wpaść na E7. Trzeba stworzyć dodatkowe słabości. Na E6 nic nie daje. Wiążemy konika. A6. No czarny nie bardzo ma ruchy. A6 to osłabienie. Hetman E6. Wjeżdżamy pod konika. I trudno obronić konika przed ruchem E7. Nie wolno hetmana bić. Król ucieka.
to wjeżdżamy hetmanem na G8. Atakowany jest skoczek. Wieża C8. No, to teraz skoczek jest związany. To podciągamy konisia do gry. Grozi przyjść na E6. Wieża B8. To bierzemy na razie pionka, bo pionek nam się przyda, w niczym to nie pogarsza naszej pozycji. Hetman C7. Wzięliśmy pionka, to wracamy. Weźmiemy te dwa pionki, będzie koniec. Czarne łapią kongrę. Robimy ukrycie dla króla, jednocześnie podciągamy piona do hetmana. I co ma zrobić biedny czarny? Czarny jest w takim cukcwangu, że postanawia oddać figurę. Teraz można było grać hetman G6, wygrywać. Hetman C4. I biały pion dochodzi szybciej. Wieża D8. Bierzemy figurę. Hetman E3 szach, król F1, hetman F4. Najlepszym obrońcą króla jest skoczek. Hetman C4, król F2, wieża D8. I hetman D5. Czarne mają trzy pionki za figurę. Trzy pionki to dużo. Ale w końcówkach z hetmanami istotne są wolne piony. Białe mogą uzyskać wolnego piona na G1. Czarne nie mogą bronić piona G6, bo padnie pion kolejny i ten będzie wisiał. Więc grają na kontratak. Hetman A2, król G3, hetman A3. Teraz A5 nie dawało radości. Byłoby podobnie jak w partii. Hetman E3. Bardzo dobry ruch. Hetman G6. F4. Zobaczmy, jak biały król pięknie stoi. Biały król pięknie stoi. A5. H5. Idą piony. Idą piony. Białe policzyły, a czarne nie mają wyjścia. I białe robią podwójne uderzenie. Chcą pchnąć piona, jeżeli czarny szach, nie można na A. I tu białe dadzą za chwilę takiego szacha. O. Wymienią hetmany i dorobią hetmana z szachem. A po królem na A zabiorą piona, obronią i będą matować. Takie piękne, podwójne uderzenie hetman H5. Nie ma wyboru. Za to mamy po hetmanie. Hetman. Hetman. I tu ma przeciążenie. Hetman C3 jest przeciążony. Tu mamy rentgen, taki śmieszny rentgen. Naturalne jak uśmiech dziecka. Podwójne uderzenie. Trzeba bić. Szach.
i wymieniamy hetmany. Czarne poddały się, no bo po wymianie hetmanów sam pion nie dochodzi, a ten pion dochodzi, a skoczek tego łapie. To jest elementarna końcówka. Partia ma kilka ciekawych momentów. Pierwszy ciekawy moment. Nie wdajemy się w bijatykę, w warianty, gramy spokojne E3. Skoczek A6, jak widzimy, ten skoczek się tam plątał. To posunięcie jest przedwczesne. No, nie wiadomo, gdzie ten skoczek. On może iść na C6, może iść na D7. Nie robimy w debiucie ruchów figurą, która ma kilka możliwości, bo jak nie zrobimy, to trzymamy przeciwnika w niepewności, gdzie ono pójdzie, a jak zrobimy, nie możemy cofnąć. Rozwijamy figury. I tu czarne, bo z tym złym skoczkiem można go było postawić na C7, przygotowywać B5. Robią wymianę. Po wymianie się białym troszeczkę poprawiło. Wieża C8. Białe szykują strukturę Marocego. Ale czarne nie dały. Białe zmieniają plan. Zamykają pozycję w centrum. Teraz centrum jest zamknięte. I ponieważ gra czarnych na skrzydle hetmańskim jest wolna, białe szykują E5, no ale najpierw bronią pionka A2. E4 grozi nieprzyjemne E5. Czarne zrobiły sobie słabość. Białe szykują teraz E5 przez F4. Nie puszczają hetmana. Grozi kombinacja, o której mówiłem. Król ucieka. Bardzo ciekawy pomysł, bo tu groził atak na króla. Król ucieka z zagrożonej strefy i to już Wilhelm Steinitz tak uczył, że tak można grać. Metoda obrony. Król E8, otwieramy linię. Stawiamy wieżę. Zanim otworzymy linię, stawiamy wieżę. Król ucieka, bijemy. Otwarta linia, wpadamy. Poprawiamy konia. Zdwajamy wieżę. I zdwajamy ciężkie figury. Wieża przed hetmanem, bardzo dobra kolejność figur. Czarny nie daje wpaść na linię siódmą, ale pozycja czarnego jest bardzo trudna. Wieża nie ma ruchów, skoczek nie ma ruchów. Hetman E6, hetmana nie można bić, hetman wpada. Hetman wpada na G8 i znowu skoczek nie ma ruchu. A przecież tyle ruchów ten skoczek zrobił, gdzie on nie bywał. I na związaniu idziemy wygrać skoczka. Ale na razie wygrywamy piona, bo możemy wygrać piona. Robimy. I tu czarny próbuje łapać kontrę. I w końcówce hetmańskiej ze skoczkiem robimy wolnego piona. Tu przypominam, że skoczek dobrze broni króla. Bardzo ładne posunięcie. Hetman H5, zbierające pole H8 i C5. Dwa hetmany i dwa to cztery. Kombinacja na odciągnięcie, na przeciążenie. I wymiana hetmanów, która likwiduje kontrę przeciwnika. Po tym ruchu czarne się poddały. Bardzo dobra partia, bardzo miło ją wspominam. Turniej w Katowicach nie do końca był udany, ale miałem większe apetyty. Ale pokonałem tam jednego arcymistrza, którą to partię przy okazji zademonstruję. Dziękuję wszystkim za uwagę.